Dzień dobry w kolejnym vlogu. Ja przyszłam się tylko z Wami przywitać, bo przyjechaliśmy na zakupy do Pepco. Moją. Do Pepco. Do... Cześć, cześć. Do czego? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Do Deichmanna. Po buty. Takie wiecie, buty, do kapcie do szkoły dla Melki. Tam Pepco parę rzeczy, majtki, skarpetki. I takie tam. Ale już jest godzina 16, bo tak mi się zeszło z robotą, że powiem Wam, że tragedia. Ledwo się ogarnęłam. A już dzisiaj bym chciała to kupić i mieć święty spokój z tym. Więc tak. I przyjechaliśmy, ale czekamy na moją mamę, bo ona ma przyjechać też. Bo jak się dowiedziała, że jedziemy na zakupy, to ona ma blisko też tutaj podjechać. To mówi, to ja przyjadę, tam dziewczyną jeszcze coś chcę kupić. No dobra, no to przyjedź. My już przyjechaliśmy i czekamy i ona ma przyjechać. Jak chce, to wiecie, niech szaleje babcia, nie? Co zrobić? No, tylko mówi, że dzwoniła, że w korku jakimś stoi. I chwilę na nią poczekamy i zaraz... No. I zaraz idziemy. Laurze trzeba kupić majtki, skarpetki i białą bluzkę do szkoły, bo nie wiem, czy mówiłam Wam, że nie mam białej bluzki. W sensie mam białą, ale taką z serduszkami czarnymi, a chciałabym zwykłą białą bluzkę kupić, taką no, zwykłą białą. Więc tak, jak będzie, to kupię, jak nie, to nie. To pójdzie w tym, co ma. No bo, a jak nie, to jeszcze, no zobaczymy. Dobra, kończę i widzę się z Wami później. Witajcie, już 2 dni później. Już mamy... Dzisiaj mamy niedzielę. Ostatnio się odzywałam w piątek. No nie mogę się, słuchajcie, ogarnąć. Naprawdę. Słuchajcie, i jadę do kościoła. Sąsiad jechał. Jadę do kościoła z dziewczynami, bo u nas dzisiaj o 12 jest msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. I zawsze msze święte tutaj w tej szkole były o godzinie 8 rano, w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, a potem ze szkoły się przechodziło, z kościoła się przechodziło do szkoły na rozpoczęcie roku w szkole. Najpierw była msza, a potem było rozpoczęcie roku. I tak samo na zakończenie, ale jak jest ta przebudowa tej szkoły i my jesteśmy w tej szkole tymczasowej, no to jest to wszystko przełożone i taka msza jest w niedzielę. No bo w tygodniu nie wszyscy by dali radę iść na mszę i potem jechać do szkoły, no bo szkoła jest dalej, a ta nasza szkoła, co jest w remoncie, to jest naprzeciwko kościoła. Kościół, ulica i szkoła. A teraz, jak wiecie, to my musimy do tej szkoły dojeżdżać. No i tak jest przełożone. No i jedziemy na 12 na tą mszę. A to jest dla klas chyba 1-3, tak, Amelka? No. A 4-8 było o 9? Bo ta msza jest podzielona dla klas 1-3, a 4-8 to chyba było rano o 9, bo u nas w niedzielę to jest... Ogólna to jest. Ogólna? Na mszę świętą z okazji rozpoczęcia. A, ogólna. Wszystkich. Aha. A, wszystkich. To mi się coś pokiełbasiło z rozpoczęciem w szkole. No, dobra, nieważne. Bo myślałam, że też jest ta msza podzielona jakoś. No i tyle, słuchajcie, jedziemy. Wczoraj wam nagrałam haul zakupowy z tego Pepco. I nic więcej. W piątek to nic nie nagrałam, tylko kawałek pod tym sklepem. Mam tyle roboty, że ja się nie mogę, słuchajcie, ogarnąć. Dniami po prostu brakuje. Ale już mam większość zrobione. Jeszcze dzisiaj przyjedziemy, to już obiad sobie rano ugotowałam. Później pójdziemy, może zobaczy mnie Laura na jakieś grzyby i w ogóle na spacer jeszcze. Wczoraj na moim spacerze, co sobie zaplanowałam, nie byłam, bo się po prostu nie wyrobiłam, dniami mi zabrakło, więc wczorajszy spacer mam niezaliczony, tego z mojego wyzwania. Ale za to w piątek to sobie ten spacer liczyłam po sklepach, co chodziłam. Bo jak żeśmy pojechały o 16, to żeśmy wrócili o 20. Ja sobie to liczę jako spacer, no może nie po świeżym powietrzu, ale kilometrów też narobiłam. No, więc dzisiaj piękna jest w ogóle pogoda, bardzo ładne słoneczko świeci i w miarę jest ciepło, więc też pójdziemy na spacer po obiedzie.
bo ja jeszcze muszę tam biurko Laurze naszykować, pomyć, bo nie naszykowane tam w sypialni, sobie muszę łóżko przemyć, też mam wszystko ogarnięte, ale muszę sobie tak, wiecie, jeszcze podświeżać i chciałabym to zrobić dzisiaj. No, tak, i tyle. A jak nie zrobię, no to nie zrobię, to zrobię jutro. Ale chciałabym dzisiaj, ale zobaczymy, najpierw pójdziemy pewnie sobie na spacerek. O, i tak. I też na Instagramie nic wam nie nagrałam, w ogóle nic się nie odzywałam. Nie miałam czasu po prostu do tych YouTube'ów i do tych Instagramów. Po prostu nie miałam czasu. Szczerze wam powiem. No i co? Co ja chciałam powiedzieć? Nie wiem. Dobra, to my jedziemy, potem się odezwę. Jeszcze wam dzisiaj może dogram z Rossmana i z Action to, co tam kupiłam, bo bym chciała to wszystko już sobie pochować, rozpakować, a tak to wszystko leży, żeby wam pokazać. Wiecie. No, a jeszcze jak będę wracać, to muszę stanąć w sklepie i kupić mleko, bo nie mam mleka. No, nie mam mleka do kawy. Coś jeszcze miałam kupić? Co ja w ogóle miałam kupić jeszcze? Śmietany na pewno, do mizerii. Nie wiem, co miałam jeszcze kupić. Dobra, widzimy się, słuchajcie, potem, bo się nie mogę skupić. Plotę 3 po 3, bzdury jakieś i tyle. Dobra, my już wróciłyśmy z tego kościoła. Ja obrałam kartofle i robię, słuchajcie, obiad. Powiem wam, że śmiać mi się chciało. Bo ksiądz zaprosił dzieci, bo to była taka, wiecie, msza na rozpoczęcie roku szkolnego. I pod sam koniec, jeszcze chrzest był. Pod sam koniec ksiądz zaprosił dzieci. Czekajcie, dobrze stoicie? Zaprosił dzieci, które idą do pierwszej klasy, żeby podniosły rękę. No i tam parę dzieci rękę podniosło. I mówi, to zapraszam was do siebie, żebym ja was zobaczył. No i od nas z klasy to chyba było czworo tylko dzieci na 22. Ale wiecie, większość dzieci to też jest takich nowe osoby, które dopiero się tutaj wprowadzają, będą tu mieszkać, więc część pewnie jeszcze też nie wie, że była msza, a na przykład taką jedną osobę poznałam na zebraniu, która dopiero się tutaj w listopadzie może przeprowadzi i będą dojeżdżać 40, nie, będą 100, czekajcie, 80 km dziennie chyba będą dojeżdżać w jedną stronę do szkoły, żeby przywieźć dzieci, bo tam podpisują umowę na kupno domu i dopiero się jakoś prowadzą, może w październiku albo w listopadzie. Coś mi tak mówiła na zebraniu ta jedna pani, z którą się zapoznałam. Nieważne, w każdym bądź razie od nas z klasy była garstka i część dzieci była z drugiej jakby szkoły, tylko wiecie, do naszej gminy należą, znaczy należą do naszego kościoła te osoby, ale są jakby po drugiej stronie, po innej stronie naszej miejscowości i tam mają bliżej do innej szkoły. Ale należą jakby do nas, do naszej parafii. W sumie tam też jest kościół, po tamtej stronie tam też jest parafia i tam my mogli należeć. A należą do nas. Do szkoły chodzą gdzie indziej, a do kościoła chodzą tutaj do naszej parafii. To tak też jest dziwnie. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie, no mówię do Laury, Laura idź. I była jedna dziewczynka, którą zna z przedszkola jeszcze. Nie z jej grupy, tylko z innej grupy. I ona poszła, mówi, idź Laura, idź, bo ksiądz woła. No i Laura wstała, już dwa kroki zrobiła i nagle, że nie, wróciła się, cofnęła się i usiadła i ona nie idzie. Ja mówię, no idź, bo ksiądz woła. Nie, nie idę. No dobra, nie to nie. Potem pytam jej się w samochodzie, dlaczego nie chciałaś iść? Jak ksiądz wołał, to trzeba było iść, bo ksiądz chciał was zobaczyć, no po to tam msza była. Ja mówię, a jak pani cię w szkole zawoła do tablicy, to też nie pójdziesz, bo powiesz, że nie chcesz? Bo Laura powiedziała, nie poszłam, bo nie chciałam. Ja mówię, a jak cię pani zawoła, to też powiesz, że nie chcesz iść i też nie pójdziesz do tablicy? A Laura powiedziała, szkoła to szkoła, a kościół i ksiądz, nie, kościół to kościół, a szkoła to szkoła. Że w szkole muszę iść, jak pani mnie zawoła, a w kościele nie muszę. Myślałam, że padnę ze śmiechu, powiem wam. Taka cwaniara jest. Więc pani nie będzie miała z nim lekko. Ja też nie będę miała lekko, ja to wiem. Bo Laura to jest taka, że jak Laura powie nie, to znaczy, że nie. No, dlatego mówię na nią kierowniczka, bo ona by chciała rządzić i ma być tak, jak ona chce. Jak coś jest przeciwko niej, to jest już niedobrze. No, i to tak. Za tydzień, w niedzielę, też o 12.00,
ma być msza i mają przyjść dzieci, znaczy dla chętnych oczywiście, ale ma być msza i mają przyjść dzieci z plecakami, z tornistrami, z wyposażeniem, czyli kredki, piórniki, kanapniki, ksiądz wymienił i tak dalej, i tak dalej. I będzie ksiądz święcił tornistry dzieciom. I tak wiecie, ksiądz sobie jeszcze pogadał z dziećmi, tam pośmiał się, czy chcą, żeby były wakacje, o której wstawali, czy są gotowi na jutro, na którą mają rozpoczęcie i tak dalej, i tak dalej. I ta msza trwała prawie 1,5 godziny, bo już się msza dawno skończyła, a tu jeszcze ble, 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 jak to się mówi. I to się wszystko przeciągnęło. I to tak, dobra. Pokażę Wam, co kupiłam w Action i w Rossmanie, bo chcę już to wszystko sobie pochować, powywala się pudełka. Póki... Co Ty masz? A, bo Amelka sobie kupiła takie paznokcie dekoracyjne z Action, pokaż. No, takie kolorowe. I ja myślałam, że Laura przykleiła je, ona tylko sobie tak położyła. Myślałam, że je przykleiła te paznokcie. Mówię, Bożeż Mario, mało zawodu nie dostałam. Pokażę Wam z Action i z Rossmana, co kupiłam i idę robić obiad. Dobra, w Action. Zobaczcie, co kupiłam sobie w Action. Ja już to opakowałam, ale nie testowałam jeszcze. Suszarko, szczotkę. W sumie to wiecie co? Wiecie, że ja mam taką? Ja sobie później przypomniałam. Ja mam taką, chyba Philipsa. No. Tylko, że ja tak brzydko to odpakowałam. Tak brzydko. I ja nie wiem, czy ja jej nie oddam, bo ja ją kupiłam na spontanie, bo ja myślałam, że ona się kręci, ale ona się nie kręci, a taką mam. Mam gdzieś rzuconą, kiedyś bardzo dawno temu kupiłam sobie z takimi wymiennymi końcówkami i ja jej w ogóle nie używałam. A jak ją zobaczyłam, to w sklepie, wiecie, dostałam takiego czegoś, że kupię sobie ją i zamiast, wiecie, suszarką i szczotką wyciągać te włosy, no to lepiej mi będzie na tym sobie suszarką, szczotką wyciągnąć i będzie mi po prostu łatwiej to zrobić, ale myślałam, że ona się kręci, bo tu na opakowaniu nie jest napisane, czy ona jest obrotowa, ale ona się nie kręci, bo ją sprawdzałam. Dobra, musiałam przerwać, bo dzwonił telefon, więc ja taką szczotkę mam. Ale jak ją zobaczyłam w sklepie, to mówię, właśnie będzie mi łatwiej. Przyjechałam do domu, pakowałam, patrzę, ona się nie kręci, bo ja mam też niekręcącą, chyba jest niekręcąca, nie jestem pewna, słuchajcie, czy ona moja się kręci, bo ja ją mam już tyle lat, ja ją raz użyłam i ją położyłam i jej nie używam do tej pory. Z takimi, tutaj mam wymienne takie końcówki, lokówka, szczotka i taka suszarka ze szczotką do prostowania. Ja to dopiero sobie przypomniałam, jak ja to kupiłam. A w sklepie to wiecie, o, będzie się kręciło, to sobie kupię, będzie mi łatwiej i tak dalej. Przyjechałam do domu, o ten, na drugi dzień sobie tak myślałam, Jezus, przecież ja coś takiego mam. Więc może któraś z Was by chciała sobie odkupić ode mnie, bo wiecie, jechać specjalnie do sklepu to mi się też nie opłaca, to nie wiem, za nawet, no nie wiem za ile to sprzedać. Bo to kosztowało 60 zł. No to nie wiem, za 50 z przesyłką. Przesyłkę biorę na siebie, bym mogła to Wam odsprzedać. Bo tak bym musiała jechać i to specjalnie oddać, a chyba pojadę i to oddam. W sumie znajdę tamtą swoją starą i sobie zdecyduję jeszcze. No nie wiem, naprawdę, co mną kierowało po prostu. Ładna jest taka, srebrna, chodzi, wszystko sprawdziłam. Więc tak to jest, jak mówię, bo my byłyśmy we cztery na zakupy i na zakupach i po prostu jakiegoś dostałam zaćmienia. Toster kupiłam też taki z Action, ponieważ ten nasz się spalił, a ja miałam Boscha. On był ładnych parę lat się u... Boscha? Chyba Boscha. Ładnych parę lat funkcjonował. Miałam srebrny, bo ja miałam cały taki zestaw srebrny. Tych. No ale przyszedł na niego kres i się spalił, a używany był codziennie u nas. Więc taki kupiłam w Action. W ogóle chciałam kupić co innego, bo chciałam kupić taki podłużny, taki zamykany. No i znowu musiałam przerwać, bo niedziela niedzielą, a telefony dzwonią cały czas do mnie. Więc kupiłam toster właśnie, bo nam się spalił. Czekajcie, bo chyba mam ekran brudny. Sobie umazałam w międzyczasie. Lepiej? Trochę lepiej. Dobra. Spalił mi się toster, chciałam taki właśnie ten kanap, taki był długi, na kanapki takie sandwicze, nie sandwicze, to na sandwicze,
takie kanapki, tak się zamyka, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale dziewczyny tam tego nie chciały, one chciały typowy toster, taki trójkątny, mówię, dobra, wezmę. Co prawda on jest biały i nie pasuje mi do niczego, ale 50 zł kosztował, więc stwierdziłam, że nie ma co tam, zobaczymy ile nam posłuży. Jak nie posłuży za długo, no to też się nie zdziwię, tak? A może mnie, znaczy my już go używałyśmy i on jest dobry i wszystko robi, ale może żywotność jego mnie zadziwi i będzie dobrze działał przez długi czas. A i tak jest schowany do szafki, to na wierzchu nie stoi, tam kolor to jest nieważne. I jeszcze w Action kupiłam rydzę takich papierów do ksero. Tu jest 500 kartek za 18 zł. Bo wiecie, czy tam do odrabiania lekcji jakaś kartkę wziąłeś, coś wypełnić, wypisać, czy tam do drukarki, no to to się też przyda. A właśnie o tym też zapomniałam, to sobie to kupiłam. Laura wzięła sobie jeszcze taki piórnik, nie wiem, czy dobrze widzicie, bo coś mi się przyciemnił obraz, ale to chyba tylko u mnie. Taki piórnik, tak zwana kosmetyczka, bo musi mieć na małe takie kredki, oddzielny piórnik. Więc taki piórniczek sobie wzięła, ładny. Taką pomadkę z jakimś tam misiem też sobie Laura wybrała. Takie dwie paczki jedzenia z Action. Moje króliki bardzo to lubią. Tylko tu opakowanie mi się gdzieś zapodziało. Takie dekturowe i jeszcze takie. Moje króliki to jedzą bardzo chętnie, lepiej niż cokolwiek innego tego rodzaju. I Amelka wzięła sobie butelkę, takiego, taki bidon. Nie wiem, ile on kosztował, chyba około 10 zł. Bo już tyle tych bidonów przetestowałyśmy, a nie chciała, chciała taką zwykłą butelkę, aby jej nie przeciekało, wiecie, bo ona sobie jakiś tam sok weźmie czy coś. No i zobaczymy, czy będzie dobry. Taka jakby zwykła taka butelka. Spinkę sobie jeszcze taką wzięła, bo Amelka ma bardzo grube włosy, masywne. I brat mój kiedyś jak był, to tamtą spinkę bawił i po prostu jej złamał niechcący. Potem nie powiem, odkupił jej nawet dwie takie spinki, ale nie takie jak była tamta. I jej nie obejmują włosów zbytnio, więc może ta jej będzie obejmować. A jak nie, to tamtą, co jej złamał, to kupiłyśmy w... czekajcie... Nie w Tedim, tylko w Dilzie? W Tedim. To może pojedziemy kiedyś przy okazji po tą spinkę. W Rossmanie kupiłam sobie właśnie taką szczotkę, bo najpierw byłam w Rossmanie. Szczotkę, bo też gdzieś miałam, ale nie wiem gdzie ona jest, czy ją wyrzuciłam, czy nie. 10 zł jakaś promocja była, okrągła szczotka właśnie, żeby z suszarką sobie prostować, ale wiecie, ja to nie umiem. Na szczotce i na suszarce jednocześnie, dlatego sobie tą kupiłam szczotkę. Ale czy, no nie wiem, ja mam to, nie wiem co ja z nią zrobię, albo jak ktoś będzie chciał kupić, to sprzedam, a jak nie, to ją po prostu, może na Vinted wystawię, bo tam są tańsze przesyłki na Vinted. A jak nie, to ją po prostu pojadę i oddam. Pastę Colgate, taką jakąś zwykłą kupiłyśmy. Serum sobie wzięłam do twarzy, suchej i odwodnionej, intensywnie długie nawilżenie. Była promocja z 18 zł na 10 Sorai firmy. Patrzcie, jaki ma bardzo fajny, ma takie pudełeczko. Znaczy pudełeczko. No tak. I taki jest jakby niebieski, brokatowy taki kolor. Bardzo fajny. I taki o widzicie? Wow. Zapach ma bardzo przyjemny. Super zapach ma, powiem Wam. Tego jeszcze nie miałam, więc sobie przetestuję. I też sobie do tego, można powiedzieć, wziąłam krem. Też Sorai. Lawendowy krem na dzień, na noc przeciwzmarszczkowy 50+. No a tam 50+, 20+, 30+, to tam dla mnie, to tam wiecie, ja jakoś tak nie przywiązuję do tego wagi. Były jeszcze 60+. Był tylko 50+, i 60+. To wziąłam sobie 50. No. Tak pachnie taką suszoną lawendą. Naprawdę fajny. Przyjemny zapach. Ale zobaczymy, jak się na skórze będzie zdawał, bo nie wszystkie kremy też do mojej cery się nadają. I też była przecena chyba z 19, z 20 jakoś prawie złoty na 11. To więc też sobie to wzięłam.
I wzięłam sobie też taki zestaw do włosów, kreatynowy szampon bez soli firmy Cameleo. To jest też taka fajna firma do włosów zniszczonych. Do tego sobie wzięłam jedwab do włosów też do zniszczonych i maskę też taką tej samej firmy. I jeszcze z tego rodzaju było, słuchajcie, taka do psikania kreatyna, do psikania odżywka kreatynowa, ale ja mam taką, innej firmy, więc nie brałam, bo ja mam i taki zapach jak u fryzjerów, wiecie, jak u fryzjera się używa. Więc ja tamtego nie brałam, właśnie dlatego, że ja mam, no fajny zapach, przyjemny. Taką do psikania kreatynę mam, kupiłam, nie wiem, czy w Biedronce kupiłam ją, czy też kiedyś w Rossmanie, więc nie brałam do kompletu jej, bo mówię, mam, a i tak też nie za każdym razem używam, szczerze wam powiem, więc to będzie i będzie, dlatego nie brałam. I też na te zestawy, na tej firmy rzeczy była promocja, po 13 zł za sztukę było, jakoś 13, 14, coś takiego, a w normalnej cenie było, nie wiem po ile, 20 parę? Jakoś tak, nie mam żadnego pojęcia, nie pamiętam, ale wiem, czekajcie, może paragonie będzie. No tak, na przykład jedwab kosztował 20 zł. A ja kupiłam za 11. No tak, szampon też 18 zł, ja kupiłam za 11. No tak, mówię, i maska też 20 zł, ja kupiłam za 10 zł. No, to takie właśnie promocje. No i to tyle zakupów z Rossmana. Dobra, to tyle. Lecę, słuchajcie, bo już mi się kartofle gotują, zjemy obiad i zobaczymy, co będziemy robić dalej. To tyle. Wyszłyśmy tylko na spacer, zrobić nasze kółeczko, nasz spacerek dzisiaj. I u nas, to jest nasza droga, tam jest nasze pole. To jest, i u nas tutaj na drodze po prostu jest wysyp w zagajniku. Już mam tyle, zobaczcie, tu. Tam dalej jeszcze, wy chyba nie widzicie, ale tam dalej. Trzeba wejść w głąb. Normalnie zobaczcie wysyp tych maślaków. Nic tylko zbierać. W sumie to już nie mam po co iść dalej na grzyby, bo już mam przeszło pół kubełka i to tylko przy naszej drodze, ale takie nas mrówki, słuchajcie, obeszły. Ja mam takie podwórkowe stare buty, gdzieś tam mrowisko blisko było, ale już nie chodzi żadne, nie, już jakoś ten, nic nie chodzi, wszędzie te mrowiska porobiły te mrówki. No. O, będzie suszenie. Chyba to ususzę. Suszone się chyba lepiej przydadzą. Zobaczę. Albo sosik do jakiegoś mięska zrobię. A, bo jeszcze grzybowa jest. No jeszcze trochę zostało, no. Taki gard, że ugotowałam wtedy grzybowe. Jeszcze trochę zostało. Tu znowu mrowisko. No, dobra, idziemy dalej. Spacer mamy zaliczony. Cały kubeł. Może wam pokażę. Bo przecież nie będę z sobą, jakbym wam nie pokazała. Patrzcie, jaki wielki. Dobrze widać, może tu. Taki, no zobaczcie, no. A ciężki? Na dole mamy maślaczki, koźlarki. Ten taki piękny też. Taki, o, duży w miarę. O, no dobra, spacer mamy zaliczony. Tak, Laurcia? Lecimy do domu. I powiem wam, że w ogóle w las nie wchodziłam. To wszystko na rowie, w rowie tak zwanym, przy drodze rosło, więc... A brat był dzisiaj, do Campinosu pojechali. Do Campinosu? Gdzie oni byli? Gdzieś, tak. Gdzieś tam w okolice Campinosu, w jakimś tam lesie. I pół mojego kubełeczka i podobno strasznie tam sucho. No u nas też jest sucho. Ale widzicie, cały kubełek jest, pół godziny, ile chodziłam? Pół godziny na drogą i nawet w las nie muszę wchodzić, fajnie. Więc sezon uważam za rozpoczęty i za już
można powiedzieć, udany, bo to już jest moje drugie wyjście, z którym wracam, z całym kubłem, więc ja się bardzo cieszę. Uwielbiam zbierać grzyby, gorzej z robotą. Robić nie bardzo lubię, ale zbierać uwielbiam. Dobra, idziemy do domu, bo już nie mam siły, a dzisiaj jeszcze trzeba się wykąpać. Dziewczyny się kąpią, Laurze muszę obciąć grzywkę, bo ja Laurze sama grzywkę obcinam. I końcówki też jej podetnę sama. I Amelka sobie wymyśliła, że też by chciała mieć włosy podcięte. Więc idą się dziewczyny kąpać, ogarniać na jutrzejszy dzień. I tyle. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzu, że niedługo to będę miała grzyby na podwórku. No i mam grzyby na podwórku, tylko ktoś je zdeptał. Ktoś. O właśnie, tak to się robi. Uciekaj. Jeden, ale jeszcze jest, jeszcze w ziemi rośnie. Widzicie? O, jeszcze go wyrwałam i ten. Sonia. Daj, Laura, daj. Więc dwa takie jeszcze grzybki. O, proszę bardzo, jakie piękne, żółte. Na podwórku nam rosły. Usiadliśmy sobie na ławeczce przed bramą. Mamy ławeczkę. Laurze wczoraj ząb wypadł. Przedwczoraj. I wróżka zębuszka przyszła do niej. Ile ci zostawiła? 10 zł. Na lizaka będziesz miała. Nie buję, bo zobacz, jak się trzęsie mi ręka. Idziemy się kąpać, ogarniać grzywki, włosy, ubranie naszykowane. Rano tylko uprasuję. Cieszę się, że jutro do szkoły? Dlaczego? No, to będzie jeszcze wakacje. O, weekendy będziesz miała. A może będzie fajnie. A Laura sobie dzisiaj na biurku naszykowała różne rzeczy. Tylko podpisać jeszcze zeszyty, bo nie podpisaliśmy. I zaczynamy przygodę. Więc za dzisiaj Wam dziękujemy. Życzymy miłego nowego tygodnia, nowego miesiąca, nowego dnia. I kto z Was idzie do szkoły, czy Wasze dzieci idą do szkoły, czy wnuki, nowej przygody ze szkołą. Samych sukcesów i wszystkiego dobrego. Tak? Ja chcę mieć same szóstki. To się trzeba. Co robić, żeby mieć same szóstki? Dobrze się uczyć? Tak. A będziesz dobrą uczennicą? Czy leniwą? Starczy? Starczy. Jaką będziesz uczennicą? Dobrą. Dobrą? Zobacz. Nagrało się to i wszyscy to słyszeli. Pokaże się. To jak pierwszą szóstkę przyniesiesz, to będziemy się chwalić. Tak? To do zobaczenia. A ona nie będzie miała ten ABC? No tak, ale wiesz, no jaka literka, taka ocena. Dziękujemy Wam. Do jutra. Trzymajcie się. Pa! Pa!